drogie, ukochane, umiłowane pochwiczanki. Problem jest potwornie trudny, ponieważ rozmawiałem z bardzo wieloma pochwiczankami i na pytanie, gdzie to boli, każda pochwiczanka wie, gdzie to boli, bo ten ból jest potworny i każda pochwiczanka, gdzie to boli. Ale na pytanie, gdzie trzeba dotknąć, żeby zabolało, to jedna pochwiczanka na 100 potrafi na to pytanie odpowiedzieć. Na pozostałe 99 nie wiedzą, gdzie trzeba dotknąć. I kochane, informuję Was, że jeżeli metodą prób, błędów, wypaczeń, tego przypadków zdarzy Wam się podczas normalnej kąpieli, gdzie używacie oczywiście gąbki namydlonej, żeby się tam nie dotknąć rączką i Wam się rączka wyślizgnie z ręki i paluszek przejedzie po kwiatuszku, po firaneczce, po frędzelka, to w tym momencie można poczuć takie zdziwienie, że to jednak nie zabolało. Wtedy dobrze jest powtórzyć ten przypadek i sprawdzić, w którym miejscu należy dotknąć, żeby zabolało. Drogie, ukochane, umiłowane pochwiczanki, jak znajdziesz to miejsce, które należy dotknąć, żeby zabolało, to jesteś w połowie drogi do sukcesu, do wyjścia na prostą, szeroką drogę prowadzącą do tego, co chcesz, żeby cię doprowadziła. No właśnie tam szeroką, taką rozłożystą aleją do tego celu. No. I dlatego proponuję, jak będziesz szukała tego miejsca, to tak postaraj się szeroko podejść do sprawy, a nie wąsko i nie taka zaciśnięta. No. Rozluźnić szeroko i sprawdzić, gdzie to miejsce jest. Drogie ukochane, 60% sukcesu, jak znajdziesz to miejsce. Nie, jak znajdziesz to miejsce, to 90% sukcesu. Jak już będziesz wiedziała, gdzie boli, to 10% sukcesu. Ale jak znajdziesz, gdzie należy dotknąć, żeby zabolało, 90% sukcesu. Gwarantuję. Resztę to Ci wytłumaczę osobiście.